piłkarzu, witam Cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że masz się dobrze. Zanim przejdziemy do filmiku, chciałbym poprosić Cię o zasubskrybowanie kanału i zostawienie łapki w górę, żeby inni też mogli zobaczyć te filmiki. Przejdźmy do oglądania. Dzisiaj będzie o treningu obwodowym. Jest to trening, który pomoże Wam rozbudować siłę, a nie mięśnie, więc nie jest to trening kulturystyczny, ponieważ mięśnie w sporcie przeszkadzają. Jeżeli macie ich za dużo, będziecie mniej zwinni, mniej dynamiczni. Więc na czym polega trening obwodowy? Jest to wykonywanie ćwiczeń w obwodach. Jeden obwód zawiera od 8 do 12 ćwiczeń i może być powtarzany od 2 do 5 razy. Między obwodami jest przerwa. Ćwiczenia, które wykonujecie w obwodzie, powinny stanowić 30% waszych jakby możliwości. Czyli, dla przykładu, dajmy na to, że robicie 100 przysiadów. W obwodzie powinniście zrobić ich 30. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Jeżeli jesteście w stanie zrobić 10 pompek, to w obwodzie będziecie robić ich 3. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli interesuje Was, jak wygląda mój obwód, jeżeli szukacie inspiracji, macie opis pod filmikiem, tam będzie link lub od razu napiszę mój obwód, zobaczę. W każdym razie możecie modyfikować te obwody, dodawać, odejmować ćwiczenia, zamieniać, zależnie od partii mięśni, które chcecie ćwiczyć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o obwód. Chciałbym Wam też powiedzieć o pewnym projekcie, nad którym pracuję. Jest to książka o sporcie, o żywieniu sportowców, o stanu umysłu, czyli jak myślą zawodowcy, i o treningach, jak układać plany treningowe. Nie mówię więcej. Jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, zostawcie łapkę w górę, a nagram w następnym filmiku wszystko, o czym powinniście wiedzieć na temat książki, której piszę. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do następnego odcinka. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, trzymajcie się.